Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, ale to nie będzie recenzja żadnego podkładu, żadnej kolorówki, nic z tych rzeczy. Dzisiaj na Waszą prośbę zrobiłam Wam recenzję Tangle Teasera. To jest ta słynna szczotka, o której w ogóle dużo słychać ostatnio na internecie, na YouTubie, na wszelkich blogach. Jeśli chodzi o włosomaniaczki, to po prostu każda z nich posiada taką szczotkę lub też podobnego rodzaju szczotki. I jest to fajne urządzenie w zasadzie, można powiedzieć, do rozczesywania włosów i nie tylko, ponieważ ja ją kupiłam z tego względu, że dużo wypadało mi włosów i byłam strasznie po prostu niezadowolona z tego, ponieważ mniej więcej dziennie może wypadać 50 włosów około, a mnie wypadało na pewno więcej. I na mokro czasami, później na sucho, jak już wysuszyłam włosy, to też te włosy mi wypadały cały czas, więc no nie byłam z tego efektu zadowolona. I dlatego też zdecydowałam się na tą szczotkę i akurat ją dostałam w prezencie na gwiazdkę, jak Wam mówiłam. Bardzo fajny prezent, mi się bardzo ona dobrze przysłużyła przez te 2 miesiące, od kiedy ją używam. Jestem z niej strasznie zadowolona. Koszt takiej szczotki to jest oczywiście w zależności od modelu. Ja mam chyba ten model troszeczkę tańszy. Ten taki, dla mnie on jest bardzo poręczny, więc ja nie jestem tutaj w żaden sposób pominięta czy niezadowolona z tego powodu, ponieważ idealnie się wpasowuje w dłoń i spokojnie możecie kupić sobie ten model. To jest chyba kwota 15 zł różnicy między tymi modelami, czy tam 10, już nie pamiętam. To na pewno chyba kosztowało około 45 zł. Więc no, to jest dużo na szczotkę, a też uważam, że warto. Że warto na pewno czasami zainwestować w takie rzeczy, ponieważ już mi teraz włosy nie wypadają. I słuchajcie, wystarczy jeden raz przejechać włosy i one się pięknie, pięknie błyszczą. Ja Wam pokażę, bo teraz zlakierowałam włosy troszeczkę. Ale widzicie, jest naprawdę różnie, dosłownie tafla włosów. Bardzo fajne i bardzo są przede wszystkim zdrowe. I ja używam tej szczotki zarówno rano, jak i wieczorem. Przy sobie sobie krzywkę, wszystko z tą szczotką robię, więc ja jestem strasznie, strasznie zadowolona. Gdzie ją możemy dostać? Teraz Ale Drogeria właśnie ma w asortymencie tą szczotkę, więc naprawdę warto, ponieważ tam możecie sobie kupić nawet tanie kosmetyki i zawsze tą szczotkę możecie sobie wrzucić do koszyka. Tam chyba kosztuje akurat 45 zł. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej szczotce? No słuchajcie, no ona się nie brudzi, bardzo mało włosów właśnie zostaje na niej, dosłownie. Ten kolor mi się strasznie podobał, ponieważ mamy jeszcze wersję pomarańczową, turkusową, czarną, różową. Różową też bym sobie chętnie kupiła, ale już mam tą fioletową, więc ta fioletowa mnie się bardzo podoba. Jest taka fajna, klasyczna, ładny napis, nie ściera się, tak? Bo niektórzy po prostu nie przywiązują uwagi do tego, jak robią urządzenie. Jak robią te szczotki, po prostu te napisy się ścierają, później nie wiemy nawet, czego używamy. Te włoski po jakimś czasie mogą się wyginać, dlatego też nie można je trzymać w ten sposób. Nigdy nie trzymamy tej szczotki w ten sposób, tylko tak ona sobie leży, dlatego też to 2-3 dni trzeba ją po prostu sobie myć w środku, żeby ona się nie kurzyła. I też wiadomo, że tam w środku się zbierają włosy, więc wszystko sobie po prostu ogarniamy w tej szczotce. Moja się już troszeczkę wygina, widzicie, tutaj te włoski się wyginają, ale to z tego względu, że jeszcze ta szczotka ma jedną funkcję. Ona idealnie Wam po prostu masuje włosy. Mnie bardzo często swędzi tutaj w tym miejscu, więc bardzo sobie często tak wieczorem, ale tak po prostu, słuchajcie, to jest taki relaks, jak sobie robicie tą szczotką właśnie tutaj przy głowie. I to od razu Wam pomaga zachować takie dobre ukrwienie właśnie w okolicach właśnie skóry głowy. I dlatego też szybciej Wam rosną włosy. To wszystko się sprowadza do tego, żeby właśnie Wam ładne i zdrowe włosy rosły. Dlatego też ja jestem zadowolona z tej szczotki, że ją mam. I mam nadzieję, że Wam też się przysłuży, z tego względu, że naprawdę warto. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tej szczotce. No, kwestia mycia jest bardzo prosto, ją utrzymać w czystości. Kwestia tego, że mało wyrywa włosów, to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest to, że pięknie po prostu rozczesuje Wam włosy, wszelkie kołtuny. Ja na przykład tutaj często noszę żakiety, dlatego też tutaj mam mnóstwo kołtunów często. Nie mogę sobie dosłownie przejechać palcami. Teraz widzicie, nie ma problemu w ogóle. Nic się nie dzieje. Ale jak jestem na przykład w pracy, to po prostu mam problem. No i wtedy tą szczotkę można się przeczesać tą szczotką. Jest oczywiście jeszcze wersja z nakładką, tak? Że możecie z nią podróżować i to jest też bardzo fajna opcja, ponieważ w momencie, kiedy rzucicie ją do torby, te ząbki mogą automatycznie Wam się wyginać w różne strony, może Wam się jeden gdzieś tam spłaszczyć po prostu. Gdzieś tam można przygnieść tą szczotkę. Może się Wam zetrzeć. No warto mieć ją naprawdę w takim fajnym porządku i czystym stanie. Dlatego też można sobie kupić wersję z nakładką. Ja nie wiem, czy się zdecyduję na taką wersję, ponieważ ja przyczesuję się rano i później wieczorem to wszystko jest ok z moimi włosami.
więc jakoś sobie daję radę. I naprawdę Wam muszę polecić tę szczotkę, jest naprawdę świetna. Wydaje mi się, że warto w nią zainwestować. Oczywiście każda włosomaniaczka, która tutaj mnie ogląda, powinna sobie kupić tą szczotkę, ponieważ zdecydowanie oprócz pielęgnacji powinniśmy także dbać o dobre rozczesywanie włosów. Odkurzanie tych włosów też może to ująć. I wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj warto się na nią skusić. Koszt nie jest oczywiście jakiś tam mały, ale to jest inwestycja, słuchajcie, no wydaje mi się, że ona mi posłuży naprawdę długo, jeśli będę ją oczywiście czyścić w miarę moich możliwości i też będę ją ładnie utrzymywać, więc naprawdę nie ma co tutaj oszczędzać i wydaje mi się, że po prostu wchodzimy na stronę, zamawiamy i to jest nawet fajny prezent dla właśnie osoby, która lubi dbać o włosy, lubi takie różne bajery, ponieważ dla mnie też jest osobiście też taki bajer, dosłownie, że to ładnie wygląda, to ładnie się prezentuje i jest takie ciekawe, tak? Każdy się zawsze mnie pyta, co to jest za szczotka i co to w ogóle jest, no bo dla normalnej takiej osoby, która się nie interesuje gdzieś tam na YouTubie różnymi właśnie nowinkami kosmetycznymi, czy właśnie takimi do włosów, to nie za bardzo się orientuje, co to jest i dlatego to jest też właśnie fajny taki, właśnie bajer, no, po prostu bajer, no, myślę, że każda włosomaniaczka powinna się na to skusić. No, o szczotce więcej nie da się powiedzieć, dla mnie warto ją kupić, no i tyle, to jest taka krótka recenzja, bardzo krótka, ale mam nadzieję, że w następnych filmikach też się pojawi parę recenzji, dlatego Was serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia, pa, pa!